Na pewno wpłyną i to widać już od dzisiaj. Po pierwszych wypowiedziach przywódców opozycji, a przede wszystkim Marine Le Pen, która nie wiem, 10-15 minut temu wystąpiła, miała w tonie bardzo prezydenckim, oczywiście powtarzając swoje ulubione tematy dotyczące niebezpieczeństwa islamskiego, niebezpieczeństwa związanego z pobytem na terenie Francji obcokrajowców, uciekinierów, uchodźców. Zaproponowała, znaczy nie tyle, że potwierdziła i zaakceptowała tymczasowe zamknięcie granic, ale zaproponowała to, co jest w zasadzie w jej programie od zawsze, całkowite zamknięcie granic Francji. No i nie ulega wątpliwości, że jej popularność, zwłaszcza przed 3 tygodnie przed wyborami regionalnymi, które tu mają się odbyć na początku grudnia, na pewno wzrośnie. I Francja jest dzisiaj o wiele bardziej podzielona niż wczoraj czy przedwczoraj. Czy to może zmienić scenę polityczną? Czy to może na przykład spowodować, że socjaliści w ogóle stracą na znaczeniu we Francji? Że Front Narodowy dojdzie do władzy? Nie myślę, że on dojdzie do władzy. Na pewno jego popularność się... Ryzyko jest, że jego popularność jeszcze wzrośnie, bo wszystko to, co się dzieje, to jest właściwie to, co Marine Le Pen i jej ojciec i całe jej otoczenie powtarzało od zawsze. Także z jednej strony jest to woda na jej młyn. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że będą próby i dzisiaj, czy dzisiaj po wypadkach, dzisiaj panuje atmosfera solidarności, wszyscy jesteśmy Paryżaninami, Republika zwycięży, ale wydaje mi się, że na dłuższy termin jest to jednak ta Unia i to ten związek jakby społeczeństwa jest jednak zachwiany. A czy społeczeństwo francuskie zmieni swoje nastawienie do tej mniejszości, ale jednak bardzo licznej, 5-7-milionowej arabskiej we Francji? Tak. Wydaje mi się, że dużo zależy od postawy przywódców wspólnoty muzułmańskiej we Francji. Po wypadkach w ubiegłym styczniu po Charlie oni nie potrafili się znaleźć. Nie potrafili znaleźć słów, nie potrafili znaleźć postawy, która pozwoliła by uniknąć większych konfliktów ze społeczeństwem francuskim czy z większością Francuzów. I nie potrafili również odciąć się od radykalnego i najbardziej radykalnego nurtu islamskiego. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj, jutro tego nie zrobią, to będzie to miało bardzo wielkie konsekwencje. Mogą pojawić się spontaniczne ataki, co zresztą już było w ciągu tego roku na meczety, może się również znacznie zradykalizować sam dyskurs, sama atmosfera wobec muzułmanów. Zwłaszcza, że to nie jest mniejszość narodowa, jest to bardziej skomplikowana sytuacja niż mniejszość narodowa, jest to mniejszość religijna, ale ogromna część muzułmanów we Francji są to obywatele francuscy, także którzy zasługują według prawa na traktowanie równoprawne i równe obywatelom, tak zwanym Français de souche. Tak, wydaje mi się, że byłoby na pewno przesadzone powiedzieć, że Francja stoi u drzwi wojny domowej, ale na pewno będą konsekwencje i polityczne, i społeczne. Nastroje dzisiaj wszyscy jesteśmy w szoku, jesteśmy smutni, ale myślę, że już od jutra zaczną się analizy i jakieś może nawet w pewien sposób wykorzystywanie tego, co się stało na cele polityczne czy komunotarne.